Hej, witajcie drodzy kochani widzowie, cześć, z tej strony Przemo na kanale Raptor 1011. Jak widzicie, tutaj jest filmik ze wczoraj, gdy ostatnio zdobyłem trofeum platynę w Ghost of Tsushima, moją 183. platynę i miałem wczoraj poziom 52 PlayStation, ale dzisiaj jak wyjdę z tego filmiku, zobaczycie, mam już, uwaga, poziom 573, 45%, ale wszystkie trofea pozostają bez zmiany. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało i na swoich profilach od dziś też tak zobaczycie, że będzie aktualizacja poziomów trofeów, ponieważ wychodzi PlayStation 5 i Sony postanowiło zwiększyć poziom maksymalny trofeów ze 100 na 999. I teraz jeśli ktoś miał poziom 10, to będzie miał ponad 100 i tak dalej. Także jeszcze co mogę powiedzieć, to trofea są punktowane. Było tak do wczoraj, że brąz to było 15 punktów, srebro 30, złote 90, platyna 180 punktów. Punkty się w sumie dodawały i dzięki temu rosł kolejny poziom PlayStation. Teraz będzie tak samo, tylko że między każdymi tymi trofeami różnymi będzie większa różnica punktów. Szukałem teraz na necie, nie mogłem znaleźć, jaka to jest wielka różnica, ale między nimi będzie minimalna, średnia i między złotem a platyną największa różnica, czyli jak ktoś zdobędzie platynę, zdobędzie bardzo dużo punktów i szybko będą mu te levele rosnąć. Dodatkowo jeszcze muszę wam coś pokazać. Także się nie obawiajcie, że zhakowano wam konto lub system trofeów. Nie, to wprowadziła Sony i teraz mamy takie coś, że rzeczywiście poziom maksymalny PlayStation będzie 999, a dodatkowo gwiazdki, które mamy przy poziomach, które były, zmienią nam ikony. Jeśli ktoś będzie miał poziom między 100 a 199, będzie miał taką ikonę. Ja mam obecnie poziom 573, mam srebro, poziom maksymalny, czyli zwykły, normalny, łatwy, można powiedzieć, normalny i nie wiem, elitarny. I jak zdobędę poziom 600, będę miał poziom złoty, początkowy, coś takiego, potem złoty normalny i złoty elitarny. Ma to ułatwić system oceniania trofeów i leveli. A to wszystko dlatego, ponieważ dużo graczy już na PlayStation 4 zdobyło poziom maksymalny 100 i mimo że zdobywają trofea, poziomy im nie rosną. A to ma być oczywiście ułatwienie dla tych graczy, że po prostu jeśli mają poziom już maksymalny, to tutaj dalej będą mogli te poziomy rosnąć. I oczywiście tutaj między każdym poziomem, aby zdobyć każdy kolejny, trzeba zdobyć więcej punktów. Tak to jest zrobione. Także mogę wejść już na mój kanał i mój kanał edytować. Poziom 52, wpisać sobie 573. Także nie martwcie się i zobaczcie sobie, że za chwilę wam się te zaktualizują trofea, ale pod warunkiem oczywiście, że włączycie sobie PlayStation, bo jeśli ktoś długo nie grał i wszedłem na jego konto, żeby zobaczyć, jaki ma poziom, to ma nadal taki sam, ponieważ musi włączyć swoje PlayStation, aby zaktualizowało mu się to. To może trochę potrwać, ale no zobaczymy, zobaczymy. No ja się cieszę, że mam po co dalej zdobyć trofea i będę chciał na pewno zdobyć sobie poziom 600, ale oczywiście nie wiem, ile mi to zajmie. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie, rzućcie łapkę w górę, subskrypcję, trzymajcie się, cześć. Zapraszam na inne moje filmiki. Pa, pa.